Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Kociu, szacun. Oj, gratulacje. Pierwsza trasa, szacun. Jesteśmy nad morzem. Bilety tam prosto. Tu. Dobra. Czy bilet, jeśli mamy kupione, to tutaj? Mogę pokazać? A, zabrać kreskę? Dobra. Luknijmy na plan, zobaczmy ile mamy czasu, bo tu dzisiaj jeszcze się szykuje parada. Gryzie mnie pierwszy komar. To już też mam z głowy, zaraz się wypsikamy. Tak jest i dzisiaj jeszcze koncert. Chłopcy z placu broni. I coś tu jeszcze jest. Co tu jeszcze było? Naszywka i jeszcze jest taki znaczek. Yeah, no to się podzielimy zaraz. Włączyli mi odpowiednią piosenkę. Nie wiem, jak mam to zrobić. Rafał, zajmie się ty. Pada. Żeby nie było wątpliwości, przypadkiem jak się oddalę, na twoim motocyklu jest damski kostium, tak? Zrozumiano? Chyba, że na plażę pójdę, to ja w nim będę. Błyskawicznie się tutaj urządziliśmy, bo niedługo jest parada, na którą wyruszamy. Jeszcze kompletnie nie wiemy, jak to organizacyjnie wygląda, więc musimy się szybko zorientować. Namiot stoi, to najważniejsze. Jesteśmy rozpakowani. Zaraz jeszcze już zwinę pranie z motoru, bo będziemy nim jechać. Oto nasz dobytek, a jeszcze chciałam się pochwalić, bo się przebrałam. Przepakowałam, przeorganizowałam i w akcji będzie kabura antykradzieżowa, którą będę miała pod kurtką i to jest bardzo dobra kryjówka i dodatkowe kieszonki, więc mam tutaj telefony, akumulatory do aparatów, GoPro. A jest jesteśmy statyw, gotowi na paradę nocną. Jest statyw. Mm-hmm.
Nasza pierwsza parada motocyklowa, kocie, gratulacje, tak. Jesteś mistrzem, nie dość, że taka trasa, to jeszcze... A, komary! Fajnie było, super. Tu naprawdę dałeś czadu i motor dał radę, no tak się popisywał Rafał tutaj, że nie dziwię mu się, że troszkę się pewnie przegrzał mocno dzisiaj, ale już mu dajemy spokój, już odpoczywa, my idziemy niedługo coś zjeść i jest koncert niedługo chłopców w Placu Broni, ale naprawdę było czadowo! Zaczynamy zjedzenie, tutaj symulator stawania Willy. Na kole. Dokładnie. Chcielibyśmy jutro spróbować, chyba. Będziemy próbować. Na ten moment. Obczajamy, co tu jest. Tak, stragane. Na razie szukamy głównie jedzenia. Proszę, bardzo dziękuję. Pokaż, co masz. Wow! Koronawirus 2020. Na kwarantannę kupiliśmy motocykl, to pasuje. Hej. Wyszliśmy na miasto, a tam już zapowiadałem koncert, a my chcieliśmy zdążyć zjeść. Oh no, dobra, musimy szybko coś zjeść. Teraz priorytety, tak. Dla mnie jedzenie i piwo jest ważniejsze. I prąd, ja szukałam jeszcze prądu, żeby podładować w telefony cokolwiek, bo tam na polu namiotowym jeszcze nie znaleźliśmy. I to jest, to wygląda mi na miejsce, gdzie mają dużo prądu zbędnego. Jakby tak wyłączyć na chwilę nową atrakcję może i telefonik naładować. Drodzy Państwo, co tu dłużej mówić? Co? Ty już pojeździłeś, to teraz to są moje dwa kółka. Tak, wylądowaliśmy na pizzy. Na piwie, także odpoczywamy po drodze ciężkiej, długiej. Dużo się działo, naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. Ale super, jest ekstra, naprawdę jest ekstra. Tyle wrażeń i tak fajnie, jej. I teraz odpoczywamy. Dawajcie, dawajcie do baru, dawajcie, małe tu piwko, jesteśmy, trzeba się bawić, a żeby się bawić. Rafał kocha namioty, nienawidzę żeby być blisko natury, a wcale mi okulary nie zaparowały w tym kocham momencie. Kocham być blisko natury. Mam taki baw z niego, tam w ogóle trwa najlepszy koncert, afterparty właściwie. Przecież natury. Tak. I no cudownie się tu z Rafciem spędza czas. Rafał jest tak zrelaksowany, że mógł tylko tutaj sobie z nim leżeć i wypoczywać i zasypiać. Wspaniale. A ja troszeczkę też mnie nosi i podśpiewuję, bo tam na przykład kryzysowo narzeczona leci różne takie hitciory i wszyscy tańczą. Nasz kolega marynarz tam na scenie tak wariuje. No właśnie. Pozdrawiamy marynarza. Gość, dzięki któremu tak naprawdę to wszystko gdzieś na pewno tak od dzieciństwa w głowie kiełkowało cała nasza taka. Ja z tatą chodziłem na zloty organizowane przez marynarza. Motocyklowe, tak. U nas były parady w Ozorkowie. No i właśnie dzisiaj wzięliśmy pierwszy raz udział w paradzie. Tak. Ten pan to już jest taka patrzeć. Legenda. Dzisiaj się z nim też witaliśmy już. Tak, a teraz to słyszymy, jak właśnie wszystkich wyciąga z namiotów. Czekamy tylko, aż ktoś tu zajrzy. A nie, my już grzecznie śpimy. No już tak. Trzeba się wyspać. Był jutro kolejny dzień pełen wrażeń. Dzięki za oglądanie. Zapraszamy serdecznie do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. Jeżdżenia pod namiot polecasz bardzo, tak? Nie. Wypoczynek na świeżym powietrzu. Nie. I bycie blisko natury. Nie. Tak, jest cudownie. Pa, do jutra.